czy muzyka, zwłaszcza poważna, łagodzi obyczaje w polityce? No, łagodzi. Powiem krótko, łagodzi, gdyby tylko politycy chcieli uczęszczać na koncerty, na festiwale, to myślę, że to by ich troszeczkę zmieniło. Świetnie. Czy przy obecnych dynamicznych zmianach po wyborach, jaki rodzaj muzyki by pan sugerował? To zależy dla kogo. No, są tacy, którzy właśnie szykują się do wielkiego skoku, także tym sugerowałbym jakąś ostrą muzykę rockową, prawda, która by ich zagrzewała. No i są tacy, którzy strasznie podrygują i strasznie albo rwą się do jakiejś władzy, albo do tego, żeby zaistnieć na przykład w mediach, no to tym proponowałbym na przykład trzecią symfonię pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. To bardzo uspokaja. Powracając do dzisiejszego koncertu Mozarta, któraż grupa by była przywilejowana? No, lewica jak zwykle, raczej pieśni rosyjskie i romantyczne. Mozart jest, znaczy grupa Mozarta. Grupa Mozarta jest wszystkim dla polityków, którzy mają poczucie humoru. A nie wszyscy mają. I powiem więcej, że ci, którzy nie mają poczucia humoru, są niebezpieczni i nie należy na nich głosować. Ale czekamy na kolejne 4 lata, a przez ten czas festiwale, recitale, różne rzeczy. No będzie się działo, oczywiście. Panie marszałku, dziękuję za ten krótki wywiad muzyczny. Dziękuję. I będziemy publikować pana w mediach elektronicznych, w internecie i na salonach prawicowych. Dziękuję bardzo.